Viktor Orban wskazał kandydatkę na prezydenta Węgier Węgry. Kobieta kandydatką na prezydenta. Kim jest Katalin Nowak? Ma 44 lata i jest matką trojga dzieci, a do zjazdu fideszu w listopadzie była też wiceprzewodniczącą tej partii. Mowa o minister bez takiej do spraw. Rodzin Katalin Nowak, która znak zapytania będzie kandydatką rządzącej na Węgrzech partii na stanowisko prezydenta kraju. Poinformował o tym we wtorek premier Viktor Orban. Katalin Nowak ma 44 lata i jest matką trojga dzieci. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Ekonomiczno-Administracyjnym w Budapeszcie, studiowała te sprawę na Uniwersytecie w Segedynie i Uniwersytecie Paryskim. Była stypendystką Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. Zna biegle angielski, francuski i niemiecki, posługuje się też hiszpańskim. Obecnie prezydentem Węgier jest Janos Ader, współzałożyciel Fideszu. Stanowisko prezydenta Węgier piastuje od 2012 rok. Janos Ader, który był współzałożycielem Fideszu. Ader ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie imienia Loranda Otfosa w Budapeszcie i był pracownikiem Węgierskiej Akademii Nauk. W latach 1998-2002 był wiceprzewodniczącym węgierskiego parlamentu, a od roku 2002 do 2003 prezesem Fideszu. W roku 2009 uzyskał mandat eurodeputowanego. Na Węgrzech prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję przez parlament i pełni przede wszystkim funkcje reprezentacyjne.